Cześć moi drodzy, wiem, że dużo ludzi pisze mi w direct, w wiadomość taką prywatną i pyta się, jak można ze mną porozmawiać i tak dalej. No, zdecydowałam, że może pokażę się i może jeżeli będą tutaj ludzie, to możecie zadawać jakieś różne pytania. No, od razu powiem, że jestem z Ukrainy, że jestem nauczycielką języka polskiego i tak wydarzyło się, że przez to, że dobrze tak się uczyłam na uniwersytecie, trafiłam do takiej grupy osób, które najlepiej uczyły się języka polskiego u nas na Uniwersytecie w Lwowie i pojechałam do Cieszyna. To taka była szkoła językowa malutka i w tym Cieszynie jakoś poznałam swojego męża przyszłego, tak, bo on też ma polskie korzenie, jego babcia była Polką, niestety już zmarła i no tak jakoś się, no tutaj studiował, tak, skończył studia i jakoś postanowiliśmy, że zostaniemy w Polsce, bardzo mi się spodobało. Właśnie w Polsce zaczęło się takie moje przebudzenie się, tak, ja zaczęłam pytać siebie, dlaczego, co ja mam zrobić dobrego dla świata, na czym polega to moje powołanie, ta moja taka misja życiowa, bo to mnie cały czas nie dawało spokoju. I co ja zrobiłam? Ja prowadzę innego bloga, gdzie tam piszę różne takie korzystne posty, cześć, cześć wszystkim, piszę takie pożyteczne posty na temat nauki języka polskiego i właśnie zebrałam taką grupę ludzi, żeby no, zrobić taki trening jakby darmowy, tak, żeby znaleźć swoje powołanie. No i dawałam każdego dnia pytanie, na przykład napiszcie pytanie na to, na to. Ludzie pisali od ręki i potem w końcu, kiedy ja to wszystko czytałam, oni mówili: Olu, skąd ty to wszystko znasz? Ja nigdy nie mogłabym pomyśleć, że ja to chcę robić, że to, co ja naprawdę chcę, że dotychczas taką pracę wykonuję, że ta praca po prostu jest nie dla mnie, tak? Ja taka czytałam te wszystkie opinie i tak myślę, co się dzieje, czy naprawdę ja widzę ten ukryty taki talent ludzi, czy ja nie widzę, czy ja sobie to wszystko wymyśliłam, naprawdę, ja byłam strasznie zaskoczona. I zaczęłam się właśnie zajmować tym wszystkim i iść w tym kierunku. Tak, witam wszystkich, nawet z Irlandii są ludzie, no super. I ja piszę te wszystkie swoje myśli o poszukiwaniu siebie, o usłyszeniu tego głosu własnej duszy i piszę po ukraińsku, tak, bo mam bloga też po ukraińsku, bo ja jestem Ukrainką, chociaż ja mieszkam w Polsce i no, nauczyłam się polskiego i mówię z akcentem, wiem, ale jak już, no, mogę, tak mówię, ale bardzo strasznie uwielbiam gadać, no, po polsku, po rosyjsku, po ukraińsku, trochę uczyłam się nawet francuskiego w szkole, no, chcę nauczyć się angielskiego, bo to jest mój problem, ale wiecie co, nie wiem dlaczego, bo jeżeli będę taki jakiś cel mieć, prowadzić bloga po angielsku, to może się nauczę, ale człowiek przede wszystkim musi mieć swój cel, tak, żeby do niego dążyć. I ja widzę, że tak mi się pisze dobrze po polsku właśnie, że jakoś piszę te swoje myśli, wszystko co naprawdę, no i w ogóle mi się podobają Polacy, ich zachowanie, to jak się ubierają, bo ja tak samo, ja nie lubię zbytnio makijażu jakiegoś, po prostu taka, jaka jestem, tak? No u nas na Ukrainie to raczej trochę inaczej, bo jeżeli kobieta nawet idzie do sklepu kupować chleb, to musi tam założyć jakieś super ubranie, zrobić makijaż i tak dalej. No może już teraz ta moda tak trochę zatrzymuje się, nie będzie już tak, ale tutaj w Polsce, kiedy przyjeżdżałam właśnie na studia, były takie wymiany międzystudenckie, to mi się podobało, że tutaj bardziej tak jakby na luzie, tak jakby ludzie są bardzo otwarci, są bardzo mili i czułam się sobą, wiecie co, tak jakbym wcześniej, w byłym życiu mieszkałam w Polsce i jakby straciłam to, tak zgubiłam tą część siebie i tutaj jakby w Polsce odnalazłam się. Najpierw, kiedy byłam tutaj, to strasznie płakałam, chciałam do domu, do mamy, bo byłam strasznie przywiązana
do swojej mamy. To tak jakby była tylko mama i ja jako jej część. To znaczy ja nie byłam jakby jej, nie byłam sobą. To w ogóle nie miałam ani swojego zdania, ani nic. I cały czas było u mnie takie pytanie, co ja mam zrobić dobrego, co ja mam zrobić dobrego. I właśnie może moja misja polega na tym, żeby pomagać innym ludziom szukać siebie prawdziwego, szukać swoje ukryte talenty, mocne strony. I właśnie teraz badam siebie ze wszystkich stron i uczę się numerologii. Tam jest tak dużo wszystkiego, sporo tych wszystkich formuł, różnych zadań i ja muszę wysłuchać 21 godzinę tego wszystkiego, ale słucham, bo ja już siebie sprawdziłam, jaką mam zadanie i tak samo każdy może stworzyć siebie sam, tak? Robić to, co chcesz, ale z różnych stron do nas idą podpowiedzi. I właśnie tak taka podpowiedź to właśnie astrologia i numerologia. Naprawdę to mi się podoba i mam swoją tą ukrytą taką, no swoją autorską metodę i no Romek, ty możesz tam tak nie hałasować? Dobrze, dziękuję, bo strasznie tam mąż na kuchni coś tam robi cały czas i przeszkadza mi i ja nie mogę po prostu skupić się na tym, co chcę mówić. No to jest moje taki ból. Mój największy ból życiowy polegał na tym, że ja całe życie szukałam siebie. Całe życie nie mogłam wybrać, bo takie mam zadanie, że mam duże pole do popisu i nie mogę wybrać coś jednego. Jakiś jeden kierunek, bo i to próbowałam, i to próbowałam, i to, ale ja widzę, że ja to mogę połączyć w jedno, że to może być i psychologia, i coaching, i astrologia, i numerologia, i ta moja autorska metoda. A na czym polega ta autorska metoda? Że ja całe życie piszę od ręki. Ja całe życie piszę, prowadzę od 14 lat dziennik. I ten dziennik naprawdę pomagał mi nie utracić tego kontaktu ze swoją duszą. Naprawdę. I jeszcze wtedy, w 2006 roku, kiedy napisałam swój pierwszy wiersz, teraz, kiedy ja sięgam po te wszystkie swoje zapisy, ja widzę, że to pisał jakiś inny człowiek. Jak ja mogłam w takim wieku już mieć takie myśli, takie życiowe. I tak jakby to pisała jakaś stara pani, która już przeżyła może 100 lat i więcej, tak? I potem, kiedy zaczęłam to wszystko badać, to zrozumiałam, że właśnie w tym wcieleniu mam taką misję znaleźć ten swój talent i pomagać innym znajdować swoje talenty, bo to jest mój taki największy ból, bo tak jak na przykład Regina Brett, tak, miała straszną chorobę i wyleczyła się i zaczęła się dzielić nią z innymi ludźmi. Tak samo ja, można powiedzieć, wyleczyłam ten swój ból, że nie mogłam zrozumieć, kim jestem, co mam robić, w ogóle na czym, po co ja w ogóle żyję na tym świecie, tak? Ja nie mogłam zrozumieć, tak? Co to jest w ogóle? Dlaczego wszyscy tutaj żyjemy na tej ziemi? Co mamy zrobić? Po prostu jeść, spać i koniec, tak? Czy może my mamy jakąś inne zadanie, takie zadanie, ale wiecie co, że naprawdę bardzo mało ludzi zadaje sobie takie pytanie, co ja mam zrobić dobrego dla świata, bo większość ludzi po prostu interesuje to, jak zarobić pieniądze, jak coś kupić, jeść i na tym się kończy życie. To znaczy sen, spanie, jedzenie, spanie, jedzenie i koniec. Ja nie mogłam tak żyć, ja czułam tą misję, że ja mam zrobić coś więcej, zrobić coś dobrego dla tych ludzi, żeby podzielić się tym swoim talentem. I to tak, no, ja idę za tym swoim głosem, ja chcę zbierać takich ludzi, którzy myślą podobnie, tak? Myślą w taki sposób jak ja, odbierają świat w taki sposób jak ja. I są to ludzie, którzy naprawdę są sobą, którzy są bez masek, tak? Którzy naprawdę w każdej sytuacji swojego życia są sobą. No na przykład, jeżeli teraz skończę tą transmisję na żywo, to jak będę rozmawiać czy z córką, czy z mężem, ja nadal będę taka sama. Ja będę nadal sobą.
No, nie jestem idealna, ale staram się odrabiać te lekcje życiowe, bo zawsze mówiłam, że nasze życie to jest taki egzamin i my musimy przejść przez te wszystkie wypróbowania, żeby być lepszymi, żeby nie porównywać siebie do innych, a porównywać siebie z byłą wersją siebie. I robić to, co ty chcesz. Ja kiedy byłam mała, ja zawsze wyobrażałam sobie, że chodziłam tam gdzieś po ogródku i myślałam, że będę coś opowiadać ludziom. I potem w dorosłym wieku myślałam, a co ja mogę opowiadać? O czym ja będę mówić, tak? I jedno takie, taka rada w ogóle dla wszystkich i dla mnie tak samo próbować. To znaczy nie bać się. Idź w swój strach, robić to, co chcesz. To, co tobie się podoba i właśnie odkrywać te swoje talenty, bo to jest najważniejsze, jeżeli ty nie słuchasz nikogo, a robisz to, co ty chcesz, że ty robisz to, co chce twoja dusza, idziesz za głosem tym swojego serca, że nie obracasz się na różne strony i nie myślisz, co powiedzą inni, tak, a myślisz o tym, czego ty chcesz, gdzie są te twoje prawdziwe życzenia, kiedy ty cały czas nie myślisz o tym, że ty jeszcze nie masz wystarczająco wiedzy, dyplomów i tak dalej, to już trzeba od dzisiaj zaczynać i coś robić. Wtedy coś będzie. To jedno takie wyjście z tej wszystkiej sytuacji, ale w moim wypadku ja bardzo potrzebuję tego, żeby mieć ten, jakby moim takim zadaniem jest to, że ja jestem takim prawdziwym nauczycielem, że ja przekazuję wiedzę. I ja kiedy uczyłam przez Skype'a polskiego, wiedziałam, że ja mogę dać ludziom więcej niż po prostu nauczyć polskiego, że mogę pokazać im ich prawdziwych, pokazać, gdzie człowiek kłamie, gdzie oszukuje sam siebie, gdzie nie jest szczery, co go powstrzymuje. Na przykład wczoraj kobieta powiedziała, że zbytnio dbała, troszczyła się o swoją córkę, ale miała poczucie winy, bo jej mama nie dodała jej miłości w dzieciństwie i ona jakby nieświadomie chce zostać najlepszą matką dla swojej córeczki, ale tak samo zapomina o sobie, zapomina o swoich życzeniach, o tym, czego ona chce. Ona jakby sama siebie zmusza bawić się z tą córką, chociaż chce robić coś innego. I to jest tak samo, jakby cały czas ty myślisz, ty próbujesz zrobić ten porządek w swojej głowie, bo wszystko zaczyna się od naszego myślenia. Jeżeli ty zmienisz swoją podświadomość i swoje myślenie, to zmieni się świat dookoła. I ja to już wiem na pewno. No, naprawdę ze swojego doświadczenia. Kochani, jeśli macie jakieś pytanka, to piszcie, bo ja za chwilę chcę wyjść na ulicę, żeby troszeczkę pooddychać i może jakoś uspokoić te swoje myśli, bo tak samo cały czas myślę, uczę się, pochłaniam tą wiedzę, cały czas ja nie mogę, ja już tyle przeczytałam książek, tyle przeszłam treningów, kursów i ja zrozumiałam, że wszystko jest w naszej głowie, że wszystko możemy sobie sami poradzić, ale najbardziej potrzebujemy w tym życiu wsparcia. Wsparcia, być takim, jakim jesteśmy. Także jeżeli macie pytanka, to piszcie, widzę, że ogląda trochę osób, mamy dziś święto, mamy wolny czas i wiecie co, taka kwarantanna, właśnie to, co się dzieje, ono jest po prostu takim czasem zapoznania się z samym sobą. Czasem, kiedy my jesteśmy w samotności i mamy czas nigdzie się nie spieszyć, po prostu zrozumieć, czego chcemy naprawdę, co dobrego chcemy zrobić dla świata i ludzi. I to jest naprawdę świetne. O, ktoś chce dołączyć się do... Zaraz próbuję podłączyć tą panią. Czy może ktoś to przypadkiem wcisnął? Cześć, cześć. Ktoś chce się podłączyć, bo... Oj, ktoś się pomylił. Dziękuję bardzo, ale ja potem wypiję. Oj, mąż mi przyniósł soczek. O. Także bardzo gorąco polecam Wam pić soki, bo soki naprawdę dają dużo energii i oczyszczają nasz organizm. I właśnie dużo kiedyś piłam pomarańczy z soków. O, Ewunia, Romek, daj Ewuni soczek, proszę. Daj jej soczek. Kiedyś dużo piłam soków i trochę zepsułam sobie szkliwo, także trzeba być bardzo ostrożnym. Ale naprawdę to oczyszcza organizm, żeby przejść na, no, na dobre takie jedzenie, bo ja jestem weganką, ja jem surowe owoce i warzywa i
czuję się dobrze, tak, bo miałam wcześniej problemy z żołądkiem, no jak to się nazywa po polsku, z wątrobą i miałam dużo pryszczy na twarzy, po prostu sporo i miałam dużo kompleksów, nawet teraz mam krzywe zęby i wiecie co, to jakoś tak się wydarzyło z dzieciństwa, nie wiem, bo czy mama nie zobaczyła, czy to ja sobie tak zrobiłam, ale ja już byłam, wiecie co, tutaj w Polsce u 20 ortodontów. I każdy po prostu mówi co innego. On mówi, że to się da wyrównać, inny mówi, że za mało miejsca, trzeci mówi, że nie trzeba usuwać, czwarty mówi, że trzeba usuwać, bo ja już usunęłam 4 ósemki. I ja nie wiem, co robić. Ja już tak pomyślałam sobie, czy może ja mam taka być, jaka jestem. No chociaż chciałoby się mieć te równe zęby, ale ja tak samo może mam przez to pokazać ludziom, że nie trzeba siebie się wstydzić, że trzeba siebie pokochać, nawet z krzywymi zębami. Po prostu pozwolić sobie na bycie sobą, naprawdę, takim, jakim ty jesteś w każdej chwili. I ja całe życie nie byłam sobą. Ja całe życie zakładałam maski, byłam jakąś kobietą, no, osobą, która no, robiła wszystko, żeby się podobać innym, a nie sobie. I po prostu straciłam siebie. I ja widzę tutaj w Polsce naprawdę, że jeżeli tutaj się zaczęło to moje takie bycie sobą, może to akurat jest moje, że tak jakby nie chciałam się uczyć polskiego, ale nauczyłam się i że to jestem ja prawdziwa, że wszystko idzie tak, jak idzie. I jeżeli tutaj są ludzie, którzy subskrybują mnie, którzy lajkują moje posty i komentują, bo naprawdę nawet Ukraińcy tak mnie nie komentują, nie chcą. Czy po prostu nie ten poziom świadomości, czy to są nie moje ludzie, ale jeżeli tutaj jest tak dużo ludzi, którzy rozumieją, o czym ja piszę, rozumieją mnie jako osobę, widzą tą moją szczerość, że ja nie lubię specjalnie nakładać ten makijaż, robić coś, no ja lubię być taka, jaka jestem i w tym wszystkim jest cała ja i ja może na swoim przykładzie mam pokazać, że każdy człowiek musi być sobą, musi być tym, kim jest naprawdę. No, to chyba tyle na dziś. Jeżeli macie jakieś pytanka, to piszcie w komentarzach po tym wideo. Jeżeli będziecie oglądać, bo będzie wideo w Instagram TV. Jeżeli chcecie, żebym częściej robiła takie live'y na żywo, to też piszcie, bo ja bardzo lubię gadać, ja bardzo lubię dzielić się swoimi myślami. I naprawdę, jeżeli prowadzę tego polskiego bloga, to naprawdę czuję się sobą. Wiecie co, no nigdy, nawet kiedy prowadziłam po ukraińsku, czy coś jeszcze, nie byłam na tyle sobą i na tyle nie mogłam powiedzieć tego, co czuję, jak mówię o tym po polsku. No, mówię z akcentem, trochę brakuje mi słów, może niedobrze użyłam takich form, nie mówię zbytnio po polsku, ale ja myślę, że wszystko, co ja mówię, da się zrozumieć. Także dziękuję, moje kochanie, że byliście ze mną. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Uściskam najmocniej i będę wdzięczna za to, jeżeli będziecie po prostu pisać do mnie w wiadomości jakieś, dzielić się swoimi myślami, po prostu pisać komentarze, bo wtedy naprawdę ja będę czuć, że rozumiecie, o czym ja mówię i czujecie moją szczerość i to, że jestem taka, jaka jestem. Nic nie ukryłam, nie gram żadnych ról, jestem sobą. Tej chwili. Dziękuję bardzo, uściskam najmocniej i zobaczymy, jeszcze będziemy mieć takie transmisje na żywo i myślę, że jeżeli Wam się spodobało, to napiszcie w komentarzach i będę robić dalej. Dziękuję bardzo, pa, pa, cześć.